Siemanko, z tej strony Spox 2. Mamy poniedziałek, a przy poniedziałku jakiego laptopa byśmy chcieli zobaczyć? No kurde, Asus. Przyjechał dzisiaj do nas Miłosz, pozdrawiamy go. Słuchajcie, miał sprawnego laptopa Miłosz. Sprawny, wszystko fajnie, grzał się. Wystarczyło rozebrać, wymienić pasty, złożyć po temacie. No i Miłosz, powiem wam, fajnie do tego podszedł, bo Miłosz rozebrał laptopa, wypiął złącze baterii, znaczy baterię wypiął z płyty głównej, no i zobaczył, że układ chłodzący jest skomplikowany, że zdemontowanie tego wszystkiego przerośnie go, więc mówi, dobra, nie wchodzę w to dalej. Wpiął z powrotem baterię, złożył laptopa, zdechł, nie działa, martwy, trup, lipa. No i dzisiaj przy Miłoszu Mieciu nasz kochany rozebrał laptopa, miernik w rękę, mierzy rezystancję na ósmej nodze od kości SPI od BIOSa, no i tam było z 17 ohmów, czyli kaszanka. Wstępnie prawdopodobnie CPU walnięty, ale nie zawsze to musi być CPU, ale tak większość przypadków niestety pokazuje, że faktycznie CPU siada. Zresztą udowodniłem to niejednokrotnie na kanale. No i słuchajcie, w sumie ten Asus, nie wiem czy to jest Asus, gdzie to jest? A nie, w tą stronę. Tu jest napisane TUF, TAF. Ale to jest Strix? TAF? Czym one się różnią? Bo szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem. Ale swoją drogą fajny sprzęt, bo to jest na i7, 11 generacji i RTX-ie prawdopodobnie 3060. I wracając do początku tej historii. Mieciu podłączył zasilanie na BIOS. Na ósmą nogę, tak. Puścił tam 1,8 V, patrzymy, nagrzewa się coś i patrzcie, zaraz ja wam to pokażę. Niech on sobie na razie tutaj stoi. I to jest ta płyta. Tak, to jest ta płyta, która jest bardzo podobna do płyty pana Bartka, tylko jest jedna zasadnicza różnica. W tej konfiguracji nie występuje PCH. PCH jest zintegrowany, zunifikowany razem z CPU. Także tu siedzi i7, 11 generacji 13700H. Wysoko napięciowy procesor, który wygląda dziwnie. Także Asus coś tu kombinuje. Dziwnie to wygląda, no ale cóż. No i teraz tak, zrobię to samo co Mieciu wtedy, więc ujęcie od góry. Poszukajmy sobie, gdzie jest BIOS, bo w sumie Mieciu tu był, nasz Mieciu. Dobra, tu jest BIOS. Ja podlutuję kabelek. I zobaczymy, czy będzie fajnie, czy będzie źle. A, jeszcze wracając do początku. Słuchajcie, zaraz wam to powiem. Lutujemy kabelek do ósmej nogi. Weź to polutuj. Trzeba umieć lutować. No dawaj Spox, dzisiaj to słabo. Ej, no nie umiem tego polutować. Takiego druta ciężko się łapie. Inny grot. I cyny, dajcie cyny. Szybko, bach. Ósmy pin. O, i teraz... Zaraz cię polutujemy. Come to papa. Ok, kabelek złapany, złapany. Jeszcze potrzeba nam minusa podlutować. Gdzie jakiegoś minusa złapiemy? Może być stąd, niewiele dalej. Więc łapiemy. Pyk. I lutujemy się. To jest? Jest. Dzisiaj materiał prawdopodobnie bez przycięć, więc... A nie przygotowałem się do tego, bo... No bo nie, nie zdążyłem, nie zdążyłem. Zawsze jest coś robione na wariata, ale do tego się trzeba już przyzwyczaić na moim kanale. Więc teraz tak, słuchajcie, odpalamy Korada. Korad, znienawidzony przeze mnie Korad i termowizja. Termowizja jest tutaj już na widoku, dobra. I jeszcze Korad, tylko że gdzie jest aplikacja Korad? Pyk, Ctrl+3, Enter, dobra, nawet się pojawiło, dobra, zatrybiło. Teraz tak, 1,8, ile damy mu amperów? 1 amper. Podpinamy zasilanie i patrzcie, tu mamy płytę, nie? Jest płyta od góry, widzicie, nawet całkiem spoko. Puszczamy zasilanie, 3, 2, 1, go. No i gdzie jest Wally? Go odsuniemy parę rzeczy, bo robią się rozbłyski. Gdzie jest Wally? Czy widzicie coś nadmiernie nagrzewającego się w tym momencie? Nie ma lipy większej, nie? Ale patrząc na cały laminat, w
tym rejonie coś się grzeje. Przy czym, przełączmy jeszcze na takie ujęcie. O. W tym miejscu jest hotspot. Widzicie? Czy jest tutaj coś widoczne? No nie, nie ma nic. Ale, patrzcie, odwracamy płytę. Idziemy, idziemy, idziemy. Mój paluch i tadam! To jest dosłownie mój szczęśliwy dzień. Wiecie co to jest? To jest kontroler KBC. A wiecie jaki? To jest w ogóle cud nad Wisłą. Takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają. To jest dokładnie ten sam model KBC, który wlutowałem do laptopa pana Bartka, czyli ITE IT 5125 VG192. Stąd trochę słabo widać to oznaczenie, ale to jest dokładnie ten sam kabec i on się teraz nagrzewa. Dlaczego się kabec nagrzewa? Moja hipoteza tego zdarzenia jest taka, że Bartek mógł, Miłosz prawdopodobnie zrobił zwarcie jakieś na złączu bateryjnym, na tym złączu. Niestety, ale Asus stosuje tą dziwną blaszkę, która niby pomaga przytrzymywać kabelek, żeby on nie wyskoczył od przenoszenia laptopa. Ale umówmy się, skoro we wszystkich laptopach produkowanych przez ostatnie 20 ponad lat te złącza nie wypinały się, to tutaj też nie powinno być zaskoczeń. No ale tak sobie to wymyślili. Prawdopodobnie Bartek albo dotknął blaszki, no ciężko powiedzieć, zrobił zwarcie. Myślę, że na liniach sygnałowych od SMBus, od baterii, wiecie co? Zasilanie z baterii poszło na SMBasa i upaliło co? Kabeca, bo kabec tym wszystkim steruje. Niestety. No i teraz co zrobimy? Bierzemy hota w rękę. Zaraz minionek tu wskoczy w ruch. No i musimy tego dupka wylutować. Może będzie szybka, fajna naprawa. I tak naprawdę jeden taki, nawet nie wiadomo dlaczego tak się stało. No i Miłosz mówił, że nałożył nawet rękawiczki specjalne na tą okoliczność, bo oglądał filmy, kto jak to robi, że nie popełnić błędu. I mimo wszystko i tak, jak widzicie, coś się wysypało. Jest to praktycznie nieprawdopodobne, no ale prawdziwe. To tak samo jak serwisy czasami robią coś od wielu lat. Dotkniesz źle, nawet popatrzysz się źle i koniec końców też to się zepsuje. I takie elementy wchodzą w grę, nie? Takie zdarzenia. Na szczęście w większości przypadków, tak jak wspominałem, że w Asusach da się naprawiać te laminaty. Bo nie ma gorszej sytuacji, kiedy nie ma części do napraw, a do tego to wszystko dąży. No i KBC wylutowałem, pyk. I za chwilę bez KBC-a z usuniętą cyną z laminatu. Znowu podamy to zasilanie i zobaczymy, czy płyta będzie pobierała tam 200 mA, czy coś w ten deseń i czy się coś grzeje. Bo szansa, że most, który jest zintegrowany z CPU, i tak jest spalony. Jest taka opcja. Nie mówię, że nie. Ale możliwe, że się tym razem zatrzymało tylko i wyłącznie na naszym układziku KBC. No, ale to jest fart. No, standardowo byśmy na taki układ czekali różnie, a tu na farcie mam jeszcze dodatek z tamtego zlecenia. O, pyk, poszło, nie? Teraz myjemy laminat. Come on, chodź, 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 maleńki. Laminat mam już oczyszczony, spoko. I co dalej? Tutaj są moje KBC-ki. Zobaczcie, wtedy zamówiłem dwa. Jeden poszedł do pana Bartka, teraz pójdzie do pana Miłosza. Miłosz, ty farciarzu. W sumie no masz nie farta, żeby w takich okolicznościach laptop klękł, no ale masz farta, że są części. Więc teraz. Teraz tu idziemy na minionka, bo wygrzewanie tego KBC-a będzie dłuższe. Pytanie, robić rebaling takiego układu? Chcecie zobaczyć rebaling KBC takiego małego? W sumie nie wiem, czy pokazywałem. Zrobię, bo te kulki są pewnie bezołowiowe, a mimo wszystko pokażmy trochę tego BGA. Dlaczego nie? Więc teraz stolik nie przygotowałem, ale zaraz to odkręcę. Pyk. Dawaj.
skręcamy ramionka. Pyk. Nasz układzik musimy wypozycjonować. Patrzcie, jaki on jest mały. Ej, nie mogę ramion za bardzo ścisnąć, bo tam cyna spadła na dół. Chodź tu. Chodź, chodź. O, teraz zakręcę. Zakręcę, dobra. Z tego kabeca zbierzemy cynę i nałożymy nową. Ja zawsze będę zwolennikiem zmiany cyny. Po prostu tak było, jest i będzie. No i tam jeszcze wtedy na tym materiale u Bartka mówiłem, żeby zmierzyć sobie rezystancję. Tutaj tak samo można to zrobić. Z tego co pamiętam, to na tych dwóch pinach będzie zwarcie, bo to jest masa jednolita. Jest. I sprawdzamy ta kulka względem tej narożnej. Nie ma żadnego zwarcia, a rezystancja na tym kabecu jest 2 mega ohmy, czyli wysoka rezystancja, bardzo dobra. Dobra, i teraz dajemy topnik. Kurde, bez topnika powiem wam, nic by to nie poszło, nic. Topnik tu jest po prostu najważniejszy. Mógłbym sobie wiele rzeczy odmówić w firmie, przy mojej codziennej praktyce, której tutaj się podejmuję, ale topnik i jego jakość, myślę, że dla sprawy jest, no, kluczowy, autentyko. Mógłbym mieć gorszą lutownicę, gorszego hotera, gorszą cynę, ale nie topnik. Wiele osób właśnie ma problemy z lutowaniem, czy BGA. Dlaczego? Bo kurde, topnik robi tu robotę. Masz gówniany topnik? Masz problem. Dlatego ludzie męczą się z takimi rzeczami. Bo to się tak wydaje, ale taki topnik Whartona naprawdę wspomaga robotę. Przemywam. Osuszmy. No kurde, trochę mi się nie podoba. Ten układ za bardzo leży. Muszę go podnieść. Wy tego nie widzicie, bo to są takie perspektywy, których nie da się dostrzec, ale on za bardzo leży. Ma mało tego. Pozostałości topnika są w ramionach. I patrzcie, teraz sobie przemywam tutaj. Dobra, jeszcze ten układ z każdej strony. O. I znowu wracamy z tym dupkiem. Chodź. Chodź, chodź, chodź. To jest zabawa w kotka i myszkę. No może będzie dobrze. Jeszcze raz go przemyję, a wy ostrości nie macie, sorry. Sorry, sorry, sorry. Myjemy. Żeby lutować, żeby bawić się w BGA, musi być czysto, musi być poślizg. Bez tego ani rusz. I teraz sito. Czy to jest sito do tego układu? I... Ej, to nie jest to sito. Ej, nie mam sita chyba. Czekajcie, moment. Fałszywy alarm. To nie jest to sito. A cóż ja takiego wziąłem? Ej, seryjnie, to nie jest to sito. Tak samo nie to. No dobra, przegapiłem. Mówiłem, nie będę przycinał treści. Muszę poszukać sita. Mam gdzieś tu odłożone, ale... Tak się zastanawiam, gdzie to mogło być. No widzicie? Myślałem, że to są jedne z tych dwóch sit, ale często jest tak, że trzeba po prostu poszukać sobie tych sit. Bo... To są moje sita, których używam na co dzień. Szukamy czegoś, co będzie kompatybilne do tego kabeca. Małe sito na kulki 0,3. Z tej strony może będzie. Nie. 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 Ej, nie mam sita. Co jest grane? To bardzo niedobrze.
Drodzy Państwo, nie mam sita, nie wiem gdzie jest. Kurde. Ej, no bez kitu, dlaczego? Było w drugim stoliku. Jestem parówą, patrzcie. Już myślałem, że gafa, ale nie do końca. Dobra, jest sito tutaj. O. Nawet przystosowałem je, bo to było sito pod inny układ. Dodałem solder maski na środek. Widzicie to? Widzicie. Dobra, lecimy dalej. Już myślałem, że nie będzie filmu. Już miało być po nim. Teraz tak, smarujemy topnikiem. Niewielka ilość. To jest słowo klucz. Mało topnika. Mało. I teraz górne sito pozycjonujemy. OK. I kulki 0,3. I słuchajcie, kolejna sprawa. Ten stolik jest trochę za wysoko. Można te sito docisnąć od góry delikatnie. Czym? Szczypcami, nie wiem. Czymkolwiek. Nawet w ten sposób, żeby go docisnąć. A wy tego nie widzicie u skoku, ale delikatnie tam, no widać nawet. I sypię kulki. Dociskam i sypię. I dmucham. Dobra. Teraz dygamy na boki. I zabieramy. Jak to wygląda? Ty, no nawet... Nawet wygląda. I teraz co? Niech te kulki się wlutują, bo to jest trudny temat. Kulki często się zlewają. Przy takim małym układzie powiem wam, że zobaczymy jak będzie. I mamy jeszcze jedną kulkę za dużo. Pyk. Chodź tutaj. Nagrzewamy hoterem. Tylko musimy ramiona zluzować. Bo jeżeli ramion stolika nie zluzujemy, to ciepło będzie stolik zabierał. A to jest bardzo złe dla tej sprawy. O i patrzcie. O, 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 o. I powoli, na spokojnie. 350 stopni temperatura, nadmuch minimum. I patrzcie jak to idzie. Samo się robi, nie? Jeszcze odwróćmy sobie go w tą stronę. No dawaj maleńki. Nagrzewaj się. Nawet przez to, że układ dotyka swoim bokiem tych ramion metalowych, i tak z niego ucieka ciepło. O. I to jest to. Piękne kuleczki. Jest super. A w międzyczasie niech sobie ten układ przestygnie. A my co zrobimy? Podłączymy sobie zasilanie do tej płyty. I sprawdzimy, czy jest pobierany prąd na tej linii od zasilania kości SPI. Bo z tym bywa różnie, więc widok na podczerwień. I puszczamy 1,8 V. Czekajcie. 3, 2, 1, go. Dobra, teraz 1,8. Płyta nie pobiera nawet 1 mA. A kabelek jest podlutowany do minusa i do zasilania BIOSa. Nic nie pobiera. Więc jest spora szansa w tym momencie, że faktycznie wymiana jednego kabelca w technologii BGA ożywi laptopa, który ma RTX-a fajnego, no i procesor fajny. A ten laptop nie kosztuje 2000 zł, więc kto wie. Dobra, idziemy znowu na minionka. Minionek, chodź. Chodź, 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 chodź. Pyk. Gdzie to kabelce? Płytę damy w tą stronę. O. W prawym dolnym rogu mamy pin numer 1. Szukamy ostrości. Mniej więcej tak. No i tutaj zobaczycie de facto, ile trwa taka wymiana jednego komponentu BGA, jakim jest KBC. Więcej czasu bym tak naprawdę rozbierał laptopa, bo Mieciu miał spore problemy ze zdemontowaniem układu chłodzącego. Klient to widział, pan Michał. Michał Miłosz, sorry. Ja tam zawsze w te imiona nie umiem. Myli mi się. Ale widział, z czym to się je, więc takie zdemontowanie układu chłodzącego w Asusie nie należy do najprzyjemniejszych. Teraz tak, w prawym dolnym rogu mamy pin numer 1.
Nasz KBC kładziemy i szukamy kropeczki. W tym, w prawym dolnym rogu tak samo. Pozycjonujemy. No i powiem wam, że teraz to pozycjonowanie nawet wyszło. Wygrzewamy dziada. Okrężne ruchy, nie śpieszymy się. Ja lubię taki układ wygrzewać tak długo, aż kondensatory, czy tam rezystory dookoła takiego układu będą pływały. Jak widzę, że te układy pływają, to już mam pewność, że ten właściwy na cynie o niższej topliwości też już pływa. I to KBC już, nie wiem czy zobaczycie ten ruch. Pokażę wam. On się rusza, widzicie to? To KBC już się wlutowało poprawnie. Przez to, że układ jest mały, ma niską pojemność cieplną, to sam montaż trwa dosłownie chwilę. Płyta wygląda już przyzwoicie. Dobra. Teraz przemyjmy ją. Wiadomo, że jeszcze jest gorąca. No ale cóż, tak bywa, nie? O. Odlutujmy sobie. W sumie robimy test tak jak wtedy. A sprawdźmy. Cóż nam szkodzi, nie? Podając zasilanie na SPI. Dobra, a jeszcze jest gorąco, zobaczcie. Jest 80 stopni. Temperatura szybko spada. Z tej strony 70, z tej strony 80. Termopad w sumie. O, ten termopad jest najbardziej tutaj gorący w całym tym zestawieniu. Może dmuchnijmy go delikatnie powietrzem i przyspieszymy. Już jest lepiej, spoko. Dobra, i podajemy zasilanie. 3, 2, 1, go. I zobaczcie, w tym momencie płyta nie pobiera nic. O, widać, że prąd 0,0,0 i nic, cisza. No to bardzo dobry wynik na ten moment, bo zwarcia już nie ma, płyta nie żre prądu, super. Zasilanie zdejmujemy i znowu musimy odlutować kabelek od zasilania KBC-a, nie KBC-a, tylko BIOS-a. Pyk. I zabieramy minusa. A jak w ogóle sama płyta? Dlaczego klient chciał to robić? W ogóle Miłosz mówił, że odkąd ma tego laptopa, od nowości, on od razu już pierwszego dnia łapał blisko 100 stopni Celsjusza. Dlaczego? Bo układy chłodzące w laptopach są wykonane dosłownie z papieru. Po prostu jest za duża wydajność, za cienkie chłodzenie, no i fizyki nie oszuka. Żeby taki procesor, który jest mocny, jakby nie patrzeć, pracował poprawnie, on musi być chłodzony. Żeby te taktowania w trybie turbo się utrzymywały, musi być chłodzenie. A niestety, czy Asus, czy Acer, czy HP, wszystkie praktycznie te platformy mają problem z thermal throttlingiem. No ale, Teraz tak, słuchajcie, to możemy teraz... Nie to ujęcie. Dawaj samą termowizję, spoks, termowizja. Tu jeszcze zasilacz jest od Bartkowego laptopa. Zaraz się podłączymy i zobaczymy, czy dostąpi samostart. Na moim zasilaczu tu pode mną nie będzie nic widać, ale sprawdźmy, co z CPU, czy CPU się nagrzewa. Także podpinam. 3, 2, 1, go. O. Nic się nie dzieje. Ej. No bez jaj. Nie tego się spodziewałem. Może ta płyta nie ma autostartu, bo to jest 11 generacja, więc kto wie. Ale jestem zdziwiony. Dobra, sprawdźmy w ogóle zasilania. Czy B+ w ogóle wystartował? Czy nie? Czy jest B+? Ej, nie ma B+. A dlaczego? Ty franco. Możliwe, że ten laptop ma większy problem niż tylko to KBC. Na gnieździe od zasilania. Ajajaj.
To niedobrze, powiem wam. Patrzcie. Mierzę zasilanie na gnieździe. 19 V jest. Z kolei tutaj mamy kondensatory od B+, i mamy 0,052 V. No nie. Z zasilaniem na biosie. Nie, nie ma zasilania. Co dalej? Kurde, już myślałem, że być tak pięknie, szybko, fajnie. Wymiana jednego elementu, KBC, w BGA i ruszy. No nie. Skoro nie rusza, to jest źle. Czyli tutaj coś jeszcze mogło się zjarać. Poczekajcie, idziemy na minionka, sprawdźmy. Zakładałem, że naprawdę będzie po prostu tym razem. Prościej, szybciej. Nie zawsze musi być to jakaś niewiadoma jaka przeprawa. Patrzcie, to jest złącze od baterii. Gniazdo baterii. Może na tych liniach od SM-Busa, kurde, jest jakieś zwarcie względem masy. Sprawdzę to. 26 kOhmów. 28 kOhmów. Nic tu złego nie widać. A jak z B+? Te kondensatory są od B+, więc warto je zmierzyć. Może jeszcze coś w B+ jest trzaśnięte? Oby nie. Kurde. 36 ohmów. 36 ohmów na B+. Miłosz, źle jest. Jest źle, bez kitu. Jest źle, bo skoro mamy taką rezystancję... Ajajaj. Trzeba szukać. Nie tego się spodziewałem. Nie tak miało być. Wyczuwam w tym momencie problem. Oderwijmy tą folijkę. Więc to nie tylko KBC. Szkoda. No bo tak. Na tym kondensatorze z jednej strony mamy masę, z drugiej strony mamy B+. I mamy względem masy 36 ohmów. Teraz musimy się dowiedzieć, gdzie ten B+ przebija, na co on idzie. Jak będzie na którymś z tych dławików 0, czy tam 2 ohmy za chwilę, to znaczy, że on jest uszkodzony. Chociaż to jest wszystko jedna, ta sama sekcja zasilania. 55, 59, 60, 58. Wysokie rezystancje rzędu 50 ohmów bardzo dobrze rokują. Ok, teraz zasilanie GPU. Kurde, źle jest. 0,2 ohma, widzicie to? 0,1. Jest totalne zwarcie względem B+ do zasilania rdzenia zapewne RTX-a 3060. I tak w skrócie, bez większych już teraz pomiarów, zapewne jeden z tych dwóch MOSFETów jest walnięty. No ale jak to? No i pytanie, czy ja mam taki układ? To się porobiło. Zmierzmy sobie jego rezystancję. To jest chyba dual asymmetric MOSFET, więc wy teraz nie będziecie tego widzieli, ale no nie, nie tak miało być, gościu. To jest chyba masa? Nie, nie masa. Jeden z tych dwóch pinów to jest bramka. Widzicie? 0,2 ohma. A teraz na drugim MOSFETcie, tym bardziej po prawej. Sorry za brak ostrości, no ale widzicie jak to jest. 0,2. 41 ohmów. I patrzcie. Tu jest Wally. Mamy 41 ohmów. Pomiędzy B+ a tą bramką. A na tym obok MOSFETcie, pomiędzy B+ a bramką, 0,1. Ten MOSFET jest walnięty.
Ajajajajaj. Ciekawe, czy RTX nie klęknął. Niedobrze. Bardzo niedobrze, bym powiedział. Wylutujemy sobie teraz tego MOSFETa i zobaczymy, co się będzie działo. Grzejemy dziada. Miłosz, jak ty to zrobiłeś? No jak? Jakim cudem KBC jest spalone? Ten MOSFET. No i jak? Tak nie powinno być. Jak on wygląda? W jakiej on jest obudowie? Kurde, nie wiem, czy będę miał takie MOSFETy na stanie od ręki. No nic, zaraz zobaczymy, bo są różne obudowy tych MOSFETów i ich schemat wyprowadzeń. No i znowu, bez MOSFETa mierzymy teraz B+. Jeśli się nie pomyliłem, to w tym momencie na B+ będzie rezystancja... Źle jest, jest 28. Ty, no bez kitu jest źle, nie może tyle być. To są jakieś jaja. Czekaj, bo już baranieje. Pomierzę sobie dodatkowe rezystancje. Nie, no to muszą być kondensatory z B+, no jak inaczej? Tak się teraz zastanawiam, czy ja dobrze mówię. 7,9 na tej cewce. Szukamy. Oho, do dupy, patrzcie. Kurde. No jest źle. Tutaj mamy taką małą cewkę. No i kurde. Niestety, to chyba się zaczyna robić początek końca. I patrzcie. O, nie, no źle musiałem mierzyć. Okej, rezystancja wysoka. Dobra, fałszywy alarm. 3,3 na tej cewce. Ciekawe, od czego to jest cewka. Czy to jest zasilanie ramów, czy nie? Poczekajcie, ja mam do tej płyty jakieś board view, takie w formie PDF-a. No i zaraz zobaczymy, czy coś my tu wyrzeźbimy, czy nie. Bo kurde, nie tak miało być. Nie tak miało być. Miało być fajnie, pięknie, tym razem. Teraz czekajcie, zminimalizujmy to. Lewy monitor, pewnie będzie czarny ekran standardowo. Ten OBS tego nie zapamiętuje niestety. Dobra, i to jest nasz PDF. Nas interesuje cewka taka większa w okolicy o, PL8701. PL8701, dobra. I jeszcze teraz tak, pyk. O, Ctrl F, PL8701. I od czego jest ta cewuszka? PL8701. O nie, 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 źle jest. Na linii plus 5, a wy tego nie widzicie, sorry. A w sumie widać co nieco. Na linii plus 5 VSUS mamy rezystancję 3 ohmy względem masy. Kurde! Mogłem od razu pomierzyć, ale napaliłem się na to KBC, że wam je pokażę szybko, fajnie, pięknie i co, i dupa. Źle jest. Jest źle. Niestety, ale tu nie może być, kurde, rezystancja rzędu 3 ohmów. No nie, nie. Tak jest źle. No i patrzcie, 3,3. W takim układzie, no lecimy dalej. Musimy się podlutować kabelkiem i sprawdzić, co się będzie nagrzewało w tej gałęzi zasilającej.
Czyli ta bonanza za susami to nie jest takie hop-siup, rozbierasz laptopa, wymieniasz układ, jeb, działa, kasa się zgadza, fajnie, pięknie. Nie, nie będzie tak. Z Bartka laptopem to myślałem, że kota urodzę, bo tyle co tam się działo, to jest szok. A dzisiaj kolejny Asus mówi mi, Spox, będziesz się męczył za karę, za to, że myślałeś, że będzie szybko i fajnie. No, niestety, niestety. Kabelek polutowany do cewki i robimy co? Próbę zwarciową. Ciekawe, czy się teraz CPU nie będzie nagrzewał. To jest dobre pytanie. Pyk. Na razie jest jeszcze cewka gorąca, bo oczywiście swoje musiała oddać. Studzę. No i, no dobra, oddalmy perspektywę, zobaczymy, gdzie to się mniej więcej będzie się nagrzewało. A jeszcze tego korada wyłączmy, bo on kradnie trochę ujęcia. Dobra, zasilanie, tam było 5 V, no to dajmy mu 5 V. Jak ma się coś grzać, ma się coś spalić, w sumie co się spali. Gorzej nie będzie, myślę, ale... A, właśnie, korada schowałem, a... Chciałem pokazać prąd, więc moment. Chwila, jeszcze bo się gubię tutaj. O, siebie wyłączyłem. Tyle spokoju, nie? Dobra, puszczamy zasilanie. 3, 2, 1, go. I patrzcie, pobiera 1 amper. No i co jest? Nie wiem, czy tam coś się nie nagrzewa. Zobaczcie, mamy spadek napięcia. Z 5 V napięcie spadło do 1,69, bo za mało prądu przepływa. Kurde, tutaj mamy ciepło. Przetwornica procesora. Podkręćmy ampery, dajmy mu 2 ampery. Oho, coś tu się grzeje. Tak jakby ten tranzystor? Tutaj jeszcze taki. Ty no bez kitu, no. Jakim cudem? Co się nagrzewa niby? Lewy tranzystor. O ten. Ten MOSFET się grzeje. Dziwno. No ale on może się grzeje przez to, że jest obciążony. Przecież... Tu mi się nie podoba, że jest ciepło. Ej. Zaczynamy. Dzień 2. Kurde, bele, z tym laptopem jest problem, bo niestety, bo trzeba powiedzieć słowo niestety, zrobiło się bardziej skomplikowanie niż bym tego chciał. A to wszystko za sprawą sporych ilość zwarć. Dziwny temat, tak naprawdę powiem wam. Nie wiem, centralnie nie pasuje mi to do niczego, to co się tutaj w ogóle dzieje. Ale poczekajcie, termowizja. Termowizja działa? Nie, nie działa. Za chwilę odpalimy termowizję, cyk, stan, skar, pyk, rainbow. Ok, i patrzcie, tutaj generalnie rozlutowałem zworkę od B+.
przy przetwornicy od 5 V, tędy wchodzi 20 V na tranzystory. Przetwornica jest wytwarzane zasilanie 5 V. Rozlutowałem. No i to jest najgorsze, że w B plusie cały czas mamy niską rezystancję. To jest kuku. To jest w ogóle lipa. Bo względem masy na B plusie, czyli na prawej stronie, mamy 38 ohmów. Jest lipa. A ile jest na linii 5-voltowej? Nie ma nic. Ale zobaczcie, mierząc cewkę od 5 V jest 24 ohmy. W sumie nie widać ohmów do końca, ale już pokazuję. Cyk. 24 ohmy na plus 5 VSUS. No i teraz tak, włączymy termowizję i zobaczymy, co się będzie działo, jak damy 5 V, pyk, no i liczmy, nie wiem, 2 ampery i puszczamy zasilanie. 3, 2, 1, go. Nagrzewa się trochę cewka, trochę przetwornica, ale w głównej mierze, patrzcie, to miejsce i to miejsce, to jest źle. Wiecie dlaczego? Ja nie mogę. To jest niebywałe. Nagrzewa się głównie przetwornica procesora i nagrzewa się procesora, przetwornica chyba RAMów. Druga strona laminatu. Proszę bardzo, 90 stopni jest na gdzieś tutaj. Czekajcie, wyłączmy zasilanie. Prawdopodobnie driver się nagrzewa. Który? Nie wiem. Jeszcze raz włączamy zasilanie. Ten. Centralnie ten driver jest zwalnięty. Robi się mocno skomplikowana sytuacja. Czyli tak, musimy wylutować tego drivera. Pierwsza sprawa. Zaraz stracimy wizję. Come on, baby, come on. To się nie dzieje naprawdę. Układ zdjęty. Pyk. Jeszcze gorąco, wiadomo. Znowu puszczamy zasilanie. Sprawdźmy, co się dzieje. Dalej 2 ampery żre. Lipa. Jeszcze raz puszczam zasilanie. Oho, z tej strony się nagrzewa. Nawet nie tyle, co... Chyba ten rezystor się nagrzewa, wiecie? To jest 2,2 ohma rezystor. Tak strzelam, że on się nagrzewa w tym momencie. Tak. Dajmy mu czegoś mokrego. I zobaczymy. I patrzymy. Tak. Rezystor się nagrzewa, bo przetwornica jest co? Obciążona. Ja nie mogę. Ściągamy ją. Miałem jakiś czas temu Asusa i de facto były popalone między innymi takie układy. Układ zdejmujemy. Przydałoby się jeszcze sprawdzić, czym ten układ jest. Nie wiem, czy nam wyostrzy w ogóle. UP9027R. Tylko teraz tak. Bez tej przetwornicy, drivery. Nie, w sumie same się. Tu zwarcia nie będzie. Driver to driver. On bez przetwornicy nie odpali tranzystorów. Tych górnych. Co dalej? Zmierzmy rezystancję na linii 5-voltowej. Czy jest już lepiej, czy jest dalej lipa? Bo
To mnie zastanawia i to ciągle. 26 ciągów do dupy. Źle jest. I dalej termowizja i puszczamy. Widzieliście? Już w tym miejscu 50, 60. To się nie dzieje naprawdę. Grzejemy. Nasza termowizja ma limit 120 stopni, więc dlatego odcinają termicznie. A ten układzik, w sumie to byśmy zobaczyli spod minionka. Kominionek jest wyłączony. Zaraz mu damy czasu. 7J równa się. Ciekawe. 7J równa się. Przetwornica pewnie od Wiramów. Trzeba będzie rozszyfrować układ Richtera, ale to później. I znowu wracamy na płytę i puszczamy zasilanie. Dalej coś żre prąd. Kurde. Dalej, ale jest pełne 5 V? Tak. I zobaczcie, w tym momencie płyta już nie ma spadku napięcia. Kurde, jeszcze ten układ. Ja pierdzielę. To jest... Wow. Wow, 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 wow. Ten driver. Jakim cudem? Jak? Jak? Nie ma to najmniejszego sensu. Dawaj. A jak te drivery w ogóle są podpisane, bo tego nie wiem. Żeby mieć jasność. UP 9025P. No, dziwne układziki. No i znowu. Płyta jest co prawda gorąca, no ale zasilanie możemy podać. Puszczamy 5 V. Coś jeszcze żre papu. Ten układ, kolejna przetwornica. To jest sytuacja niemal identyczna jak z ostatnim Lenovo na live'ie. Tam wtedy był jakiś strzał na linii 5V i to wygląda jakby wszystko co jest na 5V dostało chyba po dupie od 20V i po kolei układy są popalone. Kolejny układ, tym razem przetwornica główna 3,5V. Czekajcie, jak to przełączyć. Tak, 1285A. To jest przetwornica główna 3,5V. No zmierzmy sobie ją. Ciekawe, co tu będzie dalej, nie halo. Rezystancja 30 kΩ, spoko. Dobrze jest. Dobrze jest. Mam nadzieję, że mojego kabeca już nie spaliło. Jeszcze nie spaliło. To jest układ 1275A bodajże, jeszcze sprawdźmy pod minionkiem.
1285A. 1285A. W takim układzie trzeba będzie teraz poszukać czegoś na internetach. 1285A. Więc moment. Texas Instrument 1285A. Zaraz zobaczymy, co nam internety powiedzą, tylko niech ja sobie tutaj przygotuję podgląd, lewy monitor, który jak zwykle, o, nawet działa dzisiaj, cud. 1285A. I sprawdźmy, czym ty jesteś. Ultra low quiescent, kurde, jakie trudne słowo. Dual synchronous step down controller with 5V. Dobra. Co prawda wy tutaj nie widzicie do końca tego. O, może tak. Jeżeli mamy układ z oznaczeniem A, to on ma VREC 3. A jeżeli mamy układ z oznaczeniem B, to mamy VREC 3 i VREC 5. Czyli regulator liniowy 5V i 3V. Teraz schemat wyprowadzeń mnie interesuje. Come on, chodź. Show me to. Dobra. Pierwszy pin mamy tutaj. Nas interesuje tak naprawdę 8 pin. Tu idziemy na minionka, zobaczymy. Minionek, minionek, minionek. Przy czym tak, ten obrazek z tym wyprowadzeniem przyda mi się na minionku. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Minionek. Bach. I... momencik. O, zrobimy to tak całkiem z głową, żeby to wyglądało. Proszę bardzo. Cyk. I teraz nasza przetwornica. Pierwszy pin zróbmy, żeby był w tej samej orientacji, czyli w tą stronę. Mamy go, pyk. Właśnie tak. I teraz mierzymy tak naprawdę względem masy. Trzeci pin. 30 kOhmów, czyli na VREC 3 jest gitara. Dobra, teraz VREC 5, 13. Czyli ta strona. 1,4 megaohma. Czyli dobrze. Teraz 8. 20 megaohmów, wysoko. I 18. 29 ohmów mamy w dalszym ciągu na wyjściu tej przetwornicy. Więc albo jest sam w sobie układ walnięty, wylutujemy go i zobaczymy, czy jest dalej 29 V. Jakby tak było, no to dalej coś obciąża linię. Musimy doprowadzić do takiego stanu, że te 29 ohmów zniknie. I mierzymy. 27 ohmów cały czas mam. No dobra. W takim układzie, kiedy cały czas jest 27 ohmów, to wiadomo, że na tej linii dalej jest jakieś przywarcie, coś jest trzaśnięte i to się nie zmienia. Wylutowałem już kilka przetwornic. Pytanie, co jeszcze będzie uszkodzone? Niebywała sytuacja. Tak, 29 ohmów na linii plus 5 VSUS. Kicha. Idziemy na termowizję. No i sprawdźmy, co się będzie nagrzewało.
Zasilanie, dawaj Spox, come on. Puszczaj to. I korat. I puszczamy zasilanko. I zobaczcie, teraz płyta pobiera 280 mA. Niby się nic nie nagrzewa. Ale nic, to jest niemożliwe. Rezystancja jest w dalszym ciągu. Oho, patrz. Drivery. Dwa kolejne drivery niestety zaczynają się grzać. I to są drivery od CPU, które sterują tymi tranzystorami. Kicha, kicha. Te dwa układy ściągam. Nie zastanawiam się. Zobaczymy. No dawaj, dawaj. Czy ten układ to jest dalej ten sam co wtedy? Idziemy na minionka sprawdzić. 9025P. OK. Kolejny driver. Nie widać napisów. Ale to samo, tak. Znowu termowizja. No w sumie najpierw to możemy miernikiem zmierzyć rezystancję, no bo już jesteśmy bliżej niż dalej, więc patrzymy. 27 ohmów. Naprawdę? 48 teraz. Jeszcze odłączę kabel od zasilacza. Czasami on wpływał na to, że zafałszowane były wyniki. Nie, 50 ohmów. Myślę, że jeszcze jeden ten driver jest walnięty de facto. Jak będzie, zaraz się okaże. Ale to są jakieś jaja. Po prostu jaja. No dobra, zasilanie, come on. I co teraz? I weź napraw taką płytę, nie mając termowizji. Jest to wykonalne. Nie ma bata, żeby do tego w ogóle podejść. Teoretycznie nic się nie nagrzewa. A, oczywiście, że się nagrzewa. Patrzcie. Ten układzik. Ja pierdzielę, jeszcze chyba ten. Ja nie mogę. Masakra. Masakra. Ten układzik się grzeje. I jeszcze delikatnie widzimy ten. Te dwa. Ja nie wierzę w to, że to się dzieje naprawdę. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Taką płytę oddać rozlutowaną to aż głupio. Ale lutować z powrotem w razie, wiadomo, nie uda się naprawić te układy, to przy to nie ma sensu, nie? Idziemy dalej. Lutujemy. Komisyjnie sprawdźmy, co to za układ. UP9030P przy samej cewce od 5V i znowu pomiar. Ciekawe, jaka będzie tym razem rezystancja. Musi być, jakby nie patrzeć, 500 ohmów i więcej. O, 620 ohmów.
rośnie. Możliwe, że to już to, aczkolwiek coś czuję, że jeszcze jeden układ i tak jest trzaśnięty. Więc znowu termowizja i zasilanie puszczamy. I dopiero teraz, w dokładnie tym momencie, ta płyta, czego nie robi, nie żre prądu. Nie ma już zwarcia na linii 5-woltowej, to wiemy. Na linii 3-woltowej też zwarcia nie ma. I to jest przerażające. Centralnie przerażające. A właśnie, no dobra. Tych zwarć nie ma. A co z linią B+? Czyli mowa cały czas o głównej gałęzi zasilania. Co z nią? Co z nią? Może mi się uda pokazać. Sprawdzamy kondensatory. 30 ohmów. Jest dalej źle. Jest kicha. Czyli tak, B plus jest z tej strony. I skoro pomiędzy B plusem a tą cewką jest rezystancja 0,1 ohma, to ten tranzystor musi być uszkodzony. To jest pewniak, bo po drodze już nie ma nic więcej. Tak. W tym miejscu mamy niestety plastikowe złącze od włącznika. Za chwilę nam się pokaże pewnie. Widzicie je? Weź to zabezpiecz, żeby się nie stopiło przy demontowaniu. No, nie będzie prosto. Ale ilość popalonych układów po prostu przytłacza. To nie jest normalne. To nie jest normalne w żadnym stopniu. O, trawę koszą. Jak mi się nudzi, to wyciągam kosiarkę i koszę. Nie wiem, czy uda się to tak zabezpieczyć, żeby te złącze się w ogóle nie stopiło. Ciężko powiedzieć. Jeszcze druga warstwa. Kaptona. Pyk. Bo wiecie, o co chodzi. Skoro spaliła się przetwornica, która sterowała tymi tranzystorami, no to nic dziwnego, że one są ubite, nie? Grzejemy hoterem w tą stronę, tak żeby powietrze leciało w innym kierunku niż złącze plastikowe. I może się uda zdemontować. Ciekawe, jak złącze plastikowe przeżyło, czy się zjarało. Teraz sprawdźmy. Delikatnie się odkształciło, ale nie jest źle. Powaga. Bywało gorzej. No to teraz. Miernik i mierzymy B plusa. Nie ma zwarcia. Zwarcie ustąpiło. Tak jest. Czyli wtedy raczej pomyliłem się przy pomiarach. Ten MOSFET możliwe, że był sprawny, ale ten był walnięty. Tak jest. Na B plusie nie ma, a nasz MOSFETik jest w tym miejscu. Możemy go sobie pomierzyć. Czyli teraz. O. Mierzymy. Nie ma nic złego. OK. Trzeba byłoby schemat wyprowadzeń tego MOSFETa złapać. Ja na pamięć nigdy nie umiem. Nie umiem, nie pamiętam. Taki już jestem. Ale z tej strony mierzymy tak. O. I zobaczcie, 0,1 ohma. I tak naprawdę teraz, jeju, jak mi szykuje ten autofokus, no co ci jest nie tak?
mierzymy sobie tą linię względem tej bramki. A w sumie to jest wyjście. I co się dzieje? Mamy 0,1 ohma, czyli ten tranzystor jest uszkodzony, to wiemy. A drugi tranzystor z zestawienia tego pewnie jest sprawny. Chodź, zmierzymy cię w tą stronę. Tu jest spoko. I tak, ten drugi tranzystor jest jak najbardziej ok. Czyli można go nawet wlutować, no ale żeby miało to sens, trzeba wlutować jeszcze przetwornicę zasilającą, więc teraz to jest masakra, bo trzeba puzzle skompletować. Na ten moment potrzebujemy górnego MOSFETa od GPU, potrzebujemy przetwornicy CPU, potrzebujemy przetwornicy GPU, przetwornicy głównej, driverów, dziwny temat, bardzo dziwny temat, no i nie wiem skąd te układy wziąć, muszę poszukać, bo ta naprawa w tym momencie musi powiedzieć stop, bo inaczej się nie da. I dopiero jak będę miał części, układy, będę mógł do niej powrócić. No ale jest tutaj sporo elementów uszkodzonych. Aż dziwne. Właśnie jednego takiego Asusa miałem w tamtym roku i tam dużo rzeczy wymieniałem, dużo. Tylko że wtedy ciekły metal zszedł z procesora, poleciał na układy i zrobił spustoszenie. Natomiast tutaj nie ma ciekłego metalu, bo to jest 11 generacja, jest pasta. Jak widzicie, no nie jest ciekawie, więc ja nie wiem, Miłosz, coś ty zrobił. Ja... To wygląda trochę jak... Jakby ktoś specjalnie upalił laptopa, jakby ktoś, nie wiem, 20 V centralnie przyłożył na linię 5V i niech się jara, a potem niech Janusz z Kielc się męczy. Tak trochę to wygląda, no ale... Jest źle. Teraz tak, dopóki układów nie zdobędę, nie wlutuję, nie dowiem się, czy to w ogóle elektrycznie gada. Najgorsze są te drivery, bo o ile przetwornica, to jeszcze może złapiemy, ale te drivery mogą być problematyczne, bo rzadko one są stosowane. Czy w innych urządzeniach poza Asusem będą? Nie wiem. Na dzisiaj kończę i będziemy szukali układów. Potem się okaże, co z tego wyjdzie. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć, hej.